Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj nic będzie ciekawego. Tak, siadłem chwileczkę, porozmyślałem nad tym lącinem, nad tym turbo, co wam pokazywałem. Mam takie dwa małe problemy. Jeden tylko główny problem. Mianowicie smarowanie, jak pociągnąć od tego lącina tak sensownie. Możecie mi napisać w komentarzu pod filmem, jakie macie propozycje, aby tutaj rozwiązać smarowanie turbiny, bo kurde, tutaj pompa będzie w tym lącinie na pewno siadnięta już. Nie będzie to tak za ciekawie. No i mam dwie opcje podłączenia tego. Mianowicie opcja numer jeden, dać turbo przed gaźnikiem, i opcja numer dwa, dać turbo za gaźnikiem. W sensie, że przez gaźnik będzie przechodzić ciśnienie. No i teraz, kurde, mam dylemat, czy pójść na łatwiznę i zamontować turbo przed gaźnikiem, lub zrobić to tak bardziej profesjonalnie i dać turbo za gaźnikiem. Tylko będę musiał rozwiązać problem ciśnienia, czyli wraz ze wzrostem ciśnienia do ładowania muszę zwiększyć ciśnienie paliwa, żeby po prostu paliwa, ciśnienie od turba nie wypchnęło mi paliwa z powrotem do baku. Już mam na to koncept, jak to ugryźć. Bardzo proste, mi się wydaje, i bardzo inteligentne, ale nie będę tego zdradzał. Pokażę wam to ewentualnie, jak będę robił. A nie wiem, czy pójdziemy na łatwiznę, nie zrobimy pierw tej prościejszej wersji. Zobaczymy, jak to kręci. Tylko możecie mi dać, jak mówiłem, propozycję zasilania tego, bo jak pociągnę od, kurde, nie wiem, czy jest na rynku jakaś malutka taka pompeczka elektryczna, żeby pompowała mi olej z silnika dodatkowo. Bo bym zrobił ewentualnie, żeby mi pompowało z silnika. Kurde, powiem wam, że mam taki mały dylemat. Jak to tak zrobić? Bo smarowanie to jest najważniejsze tutaj, żeby turbiny nie zatrzeć od razu. To jest największy problem. Możecie mi napisać w komentarzu, zobaczymy, może wy coś wymyślicie ciekawego. I chodzi mi nie jakieś skomplikowane, tylko żeby to zrobić jak najłatwiej, jak najprościej. Jak najłatwiej i jak najprościej, taki sposób. Ewentualnie jak znacie jakieś taką malutką pompeczkę, żeby wytrzymała 80 stopni, 80, 90, nawet do 100 stopni, żeby wytrzymała, bo gdzieś tyle będzie się olej grzał, jak go doładujemy, więc żeby wytrzymywała takie temperatury. Coś takiego bym potrzebował. Co do kładów tej ramy, mam bardzo podobną, tutaj taką czerwoną. Tylko ona znowu jest taka też uszkodzona, tamta, czerwona, z czerwonego kłada. Jest taka trochę uszkodzona i coś mi się wydaje, że z tych dwóch byłbym w stanie ulepić jednego fajnego. O, już ciemniaczek przyszedł? Myszki, gdzie są myszki? Tropiciel. No i z tych dwóch, bo widzę, że wahacz jest tylny taki sam jak tu, więc z tamtych dwóch bym złożył chyba jednego. Mi się wydaje, że chyba byłbym w stanie, bo tam akurat te drążki brakowało, tutaj trochę z przodu, akurat te elementy tutaj z przodu, co są powyrabiane, kurde, może by coś z tego było. Więc z kładami prawdopodobnie też za niedługo ruszę, muszę się zdecydować. Ewentualnie możecie mi napisać, co pierwsze robimy, turbo lącina, czy zajmujemy się tymi kładami. Dam wam zadecydować. Piszcie na dole w komentarzu pod filmem. Zobaczymy, których będzie propozycji najwięcej. Ewentualnie będziemy robić to. No i na sam koniec, bo mój kanał jest poświęcony tak pitbajkom. No i zauważyłem, że Dawid Frank dodał filmik. Można podobno wygrać za darmo pitbajka. Więc no, jest dużo u mnie osób, co posiada pitbajki lub jest tym zainteresowany, dlatego mój kanał ogląda, więc no, warto wziąć udział w tym konkursie. Z tego, co widziałem, nie są za takie
Wymagania nie są takie złe, bardzo proste, szybko można zrobić. 7 dni macie na to, więc może akurat się Wam uda. No ja nie biorę udziału w konkursie, logiczne, zaraz bym został chyba zhejtowany, jakbym wygrał. A po drugie, jednym z wymagań to jest, że trzeba będzie tam do niego przyjechać, uścisnąć mu rękę i osobiście odebrać motor. Dla mnie to jest nieopłacalne, więc ja nawet udziału nie biorę w tym konkursie. Więc jeśli ktoś był zainteresowany, wbijajcie do niego na kanał. No i zobaczcie sobie, no, kto nie widział jeszcze, nim szybciej, tym lepiej, wcześniej. No to tyle. Więc co? Ja będę uciekał. Teraz niestety no, urlop mi się skończył. Będzie troszeczkę mniej filmików. Nie będzie codziennie, chyba że mi się uda. Zobaczymy, jak będę miał jako Benę. O nie, piesek. Piesek do nas przyszedł. Pewnie chce się przejść, tak? Chce się przejść, ciemniaczku? To ja będę uciekał. Jak coś, no to piszcie w komentarzu, co byście chcieli. Czy chcielibyście turbo Loncina, czy kłady, żeby robić wreszcie. Muszę chyba zacząć tak robić po kolei, bo za dużo na kupę to tak. W międzyczasie jeszcze mi przyjdą części, no to będę skutera grzebał, bo to jest priorytet, bo muszę do skauta się wybrać. No ale możecie, dam wam szansę zadecydować. Ja uciekam. Taki krótki odcineczek dzisiaj. Do następnego. Na razie, trzymajcie się, hej!